serce, szukamy pewnego miejsca, idealnego miejsca, które odda tamte czasy, tamten dźwięk, dlatego tu jesteśmy, dlatego znajdujemy się w tym kościele, tu gdzieś w Radomiu, na południu Mazowsza. Kiedy przeczytałem Chłopów, pomyślałem o tym, że ciekawym konceptem mogłoby być stworzenie muzyki, która byłaby nieco jak rejmontowskie podejście do słowa, czyli on wziął proste polskie, ludowe, chłopskie powiedzenia, słowa i tak naprawdę zlepił z nich piękną, po prostu poetycką, ja to nazywam barokową katedrę, bogatą, arcybogatą. Czyli bierzemy te instrumenty ludowe, proste bardzo, tak jak te proste przysłowie i ich porzekadła, ale chcemy z tego zrobić przepiękną muzykę, trochę nawet przesadnie piękną. Czasem pójść oczywiście w ten naturalny dla tej muzyki folkowej trans, proste pętle, polki, proste brzmienia i rytmy. Najważniejsza rzecz dla mnie w tworzeniu w ogóle to jest autentyczność. Więc przede wszystkim postanowiłem zaprosić do tego projektu bardzo wiele różnych ciekawych zespołów, muzyków, którzy od lat poświęcają się temu właśnie gatunkowi. Żyją tym światem muzycznym folku i world music pod sztandarem Rebel Babel Orchestras, czyli naszej orkiestry, która podróżuje po świecie i łączy orkiestry, łączy muzyków z różnych gatunków, z różnych narodów. Wiele niesamowitych postaci, wrażliwości, w ogóle wspaniała wrażliwość. Marii Pomianowskiej, właśnie Laboratorium Pieśni, dziewczyny ze super energią, szeptuchy, nazywam je Tutari, Tęgie Chłopy, Tetno, Karolina Skrzyńska, można by wymieniać i wymieniać. Zawsze czułem, że muzyka to jest za mało dla mnie i dlatego właśnie poświęcałem ogromną energię na to, żeby łączyć cztery, ja to nazywałem galaktyki sztuki, czyli muzyka, liryka, film i grafika. Na etapie tego projektu poznałem taką ekipę, taki team, który właśnie to robi. Łączy dziedziny sztuki dla stworzenia jednego holistycznego, pięknego przekazu. Choreografia, kostiumy, malarstwo, film, muzyka, grafika, wszystko razem zaczyna tworzyć piękny cały świat, do którego chcemy porwać odbiorców.